No cześć, dzień dobry ludziska, no ja z tej strony witam was serdecznie i zapraszam na kolejny epicki odcinek z kampanii Krzyżowcami w Stainless Steel 6.4, nagrywane jakoś 2 godziny po poprzednim. Zacznijmy sobie od tego, żeby nas czcigodny Gildbert Alessiari, dyplomata, udał się do Hanatu Kumańskiego. To jeszcze nie jest przejęte, poważnie? Wow, to ciekawe. Zatem zasuwamy gdzieś w to miejsce i zależy mi na handlu i na ewentualnym sojuszu z tymi gagatkami. Pogram chwilę, poprzemieszczam agentów i jako tako chcę się skupić nieco teraz na takiej rozbudowie, przygotowywaniu do wojny i jednoczesnej walce o odbicie naszej wspaniałej stolicy. Dobra, wy zasuwacie już szybko do gazy. Z gazy ruszy armia elitarna. Dochód jest na plusie, to całkiem ładnie, co mnie niezmiernie cieszy. Ale chciałbym to jeszcze wydać na jakiś budynek, jaki mi no da możliwość wyrobowania kolejnych zabójców, bo jednak zabójcy są naprawdę, naprawdę fantastyczni. Tu natomiast chyba rozwinę handel kupiecki, coś mi się wydaje, bo jest ta kopalnia, ale to powinno w teorii dać mi nieco więcej. No, 5 dyszek plus, zobaczcie, kupiec, biorę od razu, nie ma co, tak sobie przetrenujmy i puszczamy turę. Let's go do następnej. Oj, tutaj widzę, że... jak zniknął, cholera jasna, ciekawe. Myślałem, że zapomniałem ruszyć naszego agenta. No i co? Luxor już niebawem będzie zdobyty. Najlepiej, w ogóle najchętniej bym chciał odbić naszą... Znaczy nie odbić stolicę, a dogadać się i podpisać rozejm z Chorezmijczykami, żeby... No, oni poszli sobie ponownie na wschód, zostawili miasto na wpół niebronione i dopiero wtedy ich zdradzę i odbiję. Bo raczej potem bez dżihadu mnie atakować nie będą, dlatego że nie mają z nami fizycznej granicy. A niebawem, gdy Bagdad upadnie, to będą mieli bliżej inne państwo katolickie niż nas. Dużo armii krzyżowców. Obstawiam, że raczej... Oj, nie ma opcji. Bagdad się nie wybroni. Czy mam właśnie jednak atak ze strony Bizancjum? Czyżby jednak? Chociaż chyba jeszcze nie, ale tak podeszli bardzo groźnie. No, bardzo groźnie. O, kurczę blade. No i wejdziesz mi tam kapłanem. Znaczy, kapłanem nie wejdziesz. Gorzej, gdyby to był szpieg, bo byłby w stanie bramę otworzyć. Ale już widzę, że muszę ankrę wzmocnić. Jest zbyt słabo broniona i w wypadku inwazji, sorry, ale się nie obronię. A jak tylko będę trzymał duże garnizony, to wówczas mogę... O, dobrze, idźcie sobie na wschód, idźcie. To wówczas minimalizuję szanse, że mnie napadną. Dobra, koniec dynastii angielskiej, okej, polskiej też, Kniaś nie żyje, Rusi też nie żyje. Księga sentencji. Uczeń Piotra Abelarda, Piotr Lombard, pisze Księgę sentencji, która odpowiada na fundamentalne pytania dotyczące teologii, odnoszące się do Biblii i różnych chrześcijańskich myślicieli. Okej, interesujące. Bardzo, raport relacyjny się pogorszył, niestety. Wojna Aragonia z Bizancjum? What the fuck? Nie mam pojęcia, jakim cudem, ale prawdopodobnie coś na morzu się wydarzyło, no bo wątpię, żeby jakiś desant się uskutecznił. Dobra, sporo jednostek się ogarnęło, raport budowy, mamy lepsze drogi w Aleppo, fantastycznie, w naszym wspaniałym, fantastycznym miasteczku. I czy ja jestem w stanie, to jest poziom zwykłe miasteczko, tutaj... Że tak, w ogóle zmniejszymy podatki, dlatego zacznijmy rozwinąć mój burdelik, aby był to zabójca, bo to jest miasteczko, nie, jeszcze nie jestem w stanie. No to w takim razie najpierw postawię na handelek i w ogóle zobaczę, czy we wszystkich moich miastach są podatki ustawione na niskie. Muszą być, żeby wszystko się doskonale rozwijało. Dobra, to się robią koszary, fantastycznie, potem może sobie drogi ustawimy, a drogi... No, zobaczcie, już dają. Drogi to jest zawsze dobry wybór. W Medynie niczego nie potrzebuję, w Mekce... No może handel, bo nie jest to drogi, a tutaj zawsze jakieś są. Chyba coś jest z surowcami, czy nie? Za to mnie męczy. No, widzę, że musimy, słuchajcie, coś tam sobie dowrobować, bo robią się buntownicy, dlatego poproszę coś takiego. Dobra, dalej idźmy z kolejnymi miastami. Zamek to nie mogę zmniejszyć, miasto nie mogę. No i wydaje mi się, że chyba... O, Ankara, patrzcie, nie ruszam Ankary. I tu też poproszę tego handlarza. Dlaczego by nie? Troszeczkę się z kasy wyzbyłem, ale myślę, że te wydatki były jak najbardziej wartościowe. Do tego w Adanie niczego nie będę robił. Wydajmy finanse ostatnie, jakie mam, na jakiś tam werbunek. Oj, możemy kupca kolejnego zrobić. 5,5 stówy. To wolę najpierw jednostki, jeśli jest taka możliwość, w nie zainwestować. No i nie próbuj mnie, cholerinku, napaść.
czuję się nieswojo, widząc te wszystkie armie krzyżowców, bardzo czuję się nieswojo. Zmarły nam kupiec w Syrii niestety. No i raport końca tury jest następujący. No to proszę mi pokazać teraz. A obożą mi też wyburzą te moje, wiecie, templariuszowe budynki. God damn it, niedobrze. Ja chcę na pewno o was. Czy ja tych chcę? W zasadzie powiem wam, że są bardzo fajni, kurczę, wysokie morale. No, a ci są dużo lepsi, bo kurczę, prawie że darmowa jednostka, można powiedzieć. No to tak, poproszę najpierw was. Do tego, o właśnie, w takiej kolejności, świetnie. Resztę olewamy, w Diyarbakir jest wszystko w miarę w porządeczku, no to te pieniążki przeznaczę akurat na kupce i zrobię to może dla odmiany w Konii, bo w Konii w tym rejonie nie mamy, zobaczcie, kupców rozstawionych. Okej, ty idziesz mniej więcej pod Nicę, czyli dawną, czyli przyszłą stolicę, potem jak zdobędziemy Konstantynopol. Okej, ty chłopie, mógłbyś z Francuzami, może się wymieni mapą, co by na to. Będzie zyskiwał na doświadczeniu, bo jak na razie to jest taki troszeczkę słaby i nie wiem, czy w ogóle coś zyska. Okej, to są ci buntownicy, udajmy się do... O, w ogóle to już też są połowcy przecież. Do Węgier na razie, na zachód. Można ci złoto uści dyplomaci coś tam wykminią. To jest za dużo tego syfu. To jest, powiem, jednostka gówniana, naprawdę. Porównując ich z tymi, którzy są tańsi od nich, to jest w ogóle... What the fuck, totalny bezsens, że z nich korzystam. Natomiast... co chcę zrobić? Chcę zrobić magiczny przycisk polegający na połączeniu jednostek i tu jeszcze, o właśnie, i tu jeszcze taki myk zrobić, potem was, no i wezmę sobie część tego wojska, powiem wam, drodzy państwo, i zabiorę już do odbicia tej, rozumiem, przygotuję, dlatego na razie do Aleppo zasuwacie. Czy w ogóle to nie mam żadnego generała jakiegoś, który by się nudził, czy coś? No chyba nie mam. Ty możesz obecnie pozostać, bo jesteś tak darmowy. Gaza jest całkiem silna. Ile jeszcze tury do tego Luxoru? 5 tur, no coraz mniej jest też obrońców, bo za każdą turę oblegania wróg traci jednostki. To nie jest jak załóżmy w naszych Total Warach, że musimy... Tam chyba z 7 tur z reguły, czy tam, no ileś tur, zależnie od miasta i od sytuacji, oblegać, żeby zaczęli wymierać. Nie, tutaj wymierają od razu, ale z tego co doświadczyłem, to 3 ostatnie tury są najbardziej, jakby to powiedzieć, żyzne w straty. Dobra, i jeszcze poproszę jakąś balistę gdzieś w okolicy. Dlaczego? Dlatego, że zamierzam jej, rozumiem, zdobyć od razu instant. O, afgańska czepnica, okej. Okay. No i co? Możemy chyba teraz zakończyć, chociaż jeszcze bym serdecznie reflektował, wykorzystać mojego przyjaciela. Artogrulu, wybacz mi, ale muszę. Aj, nie wyszło mi, strasznie straty. A powiem, że świtę. Świetnie, ale król, mistrz zabójców. Dobra, dobrze wiedzieć. Zaś tutaj też jest jeden zabójca, jaki pamiętam, polował na buntowników. Ale cholera, gdzie ty jesteś, chłopie? Gdzie jesteś? A tu! No dobra, no to co, bijesz tego na głowę. Dobrze, udało się, fajnie, ale nie awansował niestety. Byłby ja, gdybym mu skasował tego pana, bo no krucjata poszłaby się rypać. W ogóle fajne masz jednostki. Ładnie wyglądają. Rycerze feudalni, o! No, myślę, że mogę zrobić, może nawet na piątek, top 5 najlepszych jednostek. Co to znowu jest? Genuńska flota w stanie wojny. Chłopie, get the fuck out, you fucking piece of shit, man. No właśnie, spieprzę, dziadzie. No i te floty, no właśnie, czy coś mi tu blokuje ten? Nie, mi tu nic nie blokuje, więc połączmy sobie. O, w ogóle tu mogę się przetrenować. Chyba mogę, chociaż nie wszystko z tego co widzę. Was jakimś cudem nie mogę, czyli nie mam takiego dużego portu, dlatego udasz się do Antiochii. Ty możesz udać się, nie wiem, tu na jakieś pseudozwiady, cokolwiek, no i fajnie. A wy, bez tego, przyjaciele złoty, też wypłyniecie na głębokie wody. Dobra, kończymy turę. Let's go do następnej. O, nie ruszą agentów, ale na szczęście mieli wyznaczoną trasę i sami się przemieszczą. Oj, ten Bagrat, jeszcze on w ogóle nie jest zbrojony. Przecież on upadnie błyskawicznie. No, najlepiej byłoby, gdyby jakaś frakcja... posiadająca dostęp do morza to zrobiła. Dlaczego? Dlatego, że potem po zdobyciu tej krucjaty i tak dana frakcja byłaby w stanie poprzez Morze Czarne robić desanty na ich prowincję. Bo normalnie komputer przez nasze terytorium nie przejdzie. I to mi się mega w medieval podoba, że jeśli nie mamy granicy z jakąś frakcją, to na nich cholery nas nie napadnie. To jest świetne. I tego najbardziej nie lubię, zresztą w Attylii, że gracie sobie sasanidami, krótko odkrywacie mapę, żeby tam pozyskiwać relacje handlowe, a przez to, że wasze imperium rośnie, macie przeróżne debuffy, między innymi jakim jest debuff do relacji, no i tacy getowie z półwyspu, prawda, skandynawskiego, że tam jak się nazywa, was napadną. To jest bezsens jak dla mnie. Istny absurd. Tu tego nie ma. I mam naprawdę głęboką nadzieję, że wiele z tych rozwiązań z Medievala pojawią się w
kolejnym turnieju historycznym. W ogóle, o, widzę, że Polska zdobyła chyba, z tego co widzę. Bagdadzik. No to mamy nowych sojuszników, nie sprzymierzeńców, a nowych sąsiadów. Dobra. Zatem od razu skieruję tam dyplomatę i postaram się z Polską dogadać sojusz, przymierze. Szkoda tylko, że tej księżniczki się nie udało zdobyć. Bo no nie wiem, jak to działa, jak to wygląda, czy to naprawdę jest potwierdzone. Jeśli wymrze im dynastia, a ja mam poprzez małżeństwo dyplomatyczne w swojej rodzinie kogoś z ich rodu, z ich dynastii, no to wtedy... Oj, przepraszam, mogę dołączyć na jedną turę, nie pomyślałem. No to wtedy ich terytoria niby są do mnie. Na koniec nowogrodzkiej dynastii, pokaż mi, jak teraz stoję u pana papieża. No tam, kurde, kij z tym. Raport kardynalski, no zobaczcie. Kolejny nominowany. Więc ty, kardynale, wbijasz na prowincję, gdzie jest mniej wiernych. Okej, i tu chyba jeszcze jeden był, który też, poczekajcie. Tak, i ty masz bić też tam, gdzie jest mniej... Chociaż nie, to już stoisz w dobrym miejscu. Trzech kardynałów tu stoi, zobaczcie. Polska napadła na cesarstwo. Oj, cesarstwo RIP, Edessa, Medyna, Adana, Konia. A, no i super, no i takie jednostki. W Edessie werbunek trwa bardzo szybko. Mamy koszary, mamy Oj, piernicze! Ludzie, get the fuck out mi z tym szajsem, w ogóle wypieprzaj, get the fuck out, man. Ludzie. Czy wy to widzicie? Drodzy państwo, nowe zarąbiaszcze jednostki. Dobra, o kurde, no to teraz pójdziemy sobie w coś innego. Mamy jazdę konną, fajnie. Co jeszcze? Antiochia, burdelik. No to w burdelik sobie rozwiniemy, jak tylko będzie taka okazja, na coś, co mi da zabój. Co będziemy kasowali wroga w Damaszku, dokładnie poproszę to samo. Fajnie, no i Cezarea też koszary i tu też mamy tych ziomeczków. Ja piernicze. To może tak sobie najpierw tych przetrenuję. I jeszcze, czy jestem w stanie od razu kolejnych wziąć? Naprawdę tak szybko? Bierzemy, słuchajcie, bierzemy, inwestujemy w dobrą piechotę, wywalamy tą gównianą, jest mi zbędna, słaba, brzydka, niefajna, nie chcę jej. Wypad, won, pasował won, ale stąd właśnie wezmę część tego syfu i dam ich tutaj, co by na to, zaś ta jazda pobijana, bo czemu wy tu jeszcze jesteście, ludzie? Ja was tu nie chcę, do Cezarei won się przetrenować, templariusze do Antiochii won, no, no i błagam, nie zahaczcie o mnie. O, najmniej włócznicy z nami, pamiętam, grałem Polakami, to dużo zawsze z nimi zgadałem. Dobra, i to jest nasz kardynał z Mekki, to idziesz tam, szybko, ty jesteś biskupem, masz nawracać ten teren. To już nawet nie ma co sensu być w tej prowincji, jak już Polska to przejęła, to nawracanie będzie szybkie. Dobra, też to jest właśnie rzeczą, którą wiele w mediwalu, że się szybko nawraca prowincję. Nie ma tej sytuacji, że jak Fatyli, że ona się nieustannie i tak... Potem powraca do relii, jaka domyślnie w niej pierwotnie panowała. Tego bardzo nie lubię. No ale już tak nie narzekajmy, drodzy państwo, nie narzekajmy. Chcemy jakiegoś sympatycznego dyplomata. Ty mi stąd spieprzaj, bo cię będę kasował po kolei. No, wypad. Tutaj... Co ty, chłopie, kminisz? Członek dynastii. A jestem w stanie to odbić niebawem. Ale poczekam. Chociaż nie, poczekaj. No właśnie. W Smajokin. Rozej, może dam ci handel, dam ci to. Nie chcesz, no jak nie chcesz, no to wypieprzaj, gościu. Za to ja ci skasuję twojego pana Ertugrula do 3 razy sztuka. Na! Kurde, i spadek cechy. Fucking piece of shit. Dobra, ale sycylijski zabój. Coś stary, to się go nie boję. Pokaż mi jeszcze moich dyplomatów, to jest też bardzo ważne. Cyrenaika tutaj, Bengazy, idziemy do połowców. Witamy serdecznie, może sojusz? Wspaniałomyślna! Kagan, o! Toż to sam przywódca. I ty, dobra, nie będę za to chciał kasy. Jeszcze wymienimy się mapą. Kagan to też innymi słowy, no wielki Han, tak można to nazywać. Razy pogorszone z sułtanatem i sojusz między tymi fajnie. To jest najwyższy władca stepu, to jest Kagan. Najsłynniejszym takim protoplastą, jakby legendarnym Turków był niejaki Oguz. Oguz Khan, Kagan, który jest też legendarną postacią po części. I od niego się wywodzą te wszystkie plemiona turkmeńskie, właśnie oguzyjskie. Między innymi z jakiego też później wykwitli Seldżucy, dważe Osmanowie. Dobra, tu jest jeszcze Tripolis, ale ja chcę iść na zachód. Dobra. No, ciekawe, nawet mam w sensie książkę, legendę oguzu. Dobra, ty zasuwasz do Bagdadu czym prędzej. Ale mi się tak podoba w tym medievalu to zarządzanie dyplomatami. Ta strategia, to wszystko, okay, to jest świetnie zrobione. Naprawdę, dla tych, co jeszcze nie grali nigdy w Medievala, a załóżmy oglądają teraz, to słuchajcie, nie ma co zwlekać, ludzie, odpalcie tą grę, dajcie jej się
Nauczcie się w nią grać, dajcie się pochłonąć i gwarantuję zarąbistą zabawę. Ja dawniej oglądałem serię z Medievala u Ragnaroka i lubię je oglądać. O, widzieliście, jak mi teraz spada ludność, bo ostatnio są te trzy tury, czy tam cztery. Jakoś tak. Ale jak próbowałem grać w Medievala, to nie wiedziałem, co w tym chodzi. Miałem dokładnie to samo, co mam teraz z Crusader Kings 3. Natomiast jak już pograłem i się nauczyłem, to powiem wam, to jest bilet w jedną stronę do zauroczenia. Teraz Medieval jest moim ulubionym Total War'em i wątpię, że jakikolwiek kiedyś go przebije. Bo zacząłem w nią grać najpóźniej. Zdaje się, że pierwszy raz chyba dokładnie w zeszłym roku. Jakoś tak, pamiętam, w październiku czy tam to było w listopadzie, jak była seria z Sycylii. To było moje pierwsze na poważnie podejście do Medievala. Jeszcze tej gry nie umiałem za bardzo, poza jakimiś tam totalnie innymi podstawami. No i patrzcie, i w rok, a teraz mam prawie 500 godzin. Bardzo szybko się to rozwinęło. Bardzo szybko. Dobra, wy tam wracacie, ty idziesz na północ. Świetnie, mamy taki odcinek spokojniejszy. Kolejny mam nadzieję, że też taki będzie. Jaki mi się pozwoli rozwinąć, przygotować lepsze armie, już takie elitarne, składające się z ciężkiego wojska, które będzie doskonale sobie radziło w walce z Bizancją. Na wschodzie nie, gorzej. Ale ja wschód pozostawię sobie i możemy utracić Akkę niestety. No, ja tego nie wybronię. Sorry, winę tu. Ale za to poczekajcie, mam inny, bardzo szyderczy plan. Król daje niżej, widzę, że mi się budynki chyba zaczęły budować, tak, bo kasa została wchłonięta błyskawicznie. Dobra, dużo rzeczy, mega dużo rzeczy. Raport kardynalski nominowany znowu nasz. O Jezu, już konklawę zaraz będzie nasze. Tylko nasze. To idziesz teraz przecież złoty tam, żebyś szybciej zyskiwał swoją pobożność. Trochę zblokowana, to nieistotne. Rozumiem, Szkocja, Anglia. Wedeś się wojska, a i też ta jednostka się dobrowała. W gazie mam, zobaczcie, warsztat Kowala, ale ja z gazy czekać nie będę, bo zacznę oblegać Jerozolimę. Tragedia rodzinna, ktoś tam sobie padł, raport taki i taki, osoba obężona, no sorry, ale kasy na to nie mam. No to w takim razie robimy dziki plan, polegający na tym, że wezmę chyba generała, zostawię jakiś tam syf, czyli zawodowych, mogę stąd wyjść? Mogę. I zaczniemy oblegać od razu instant Jerozolimę. Wezmę na sobie taki syf, żeby coś tam więcej było. Dobra, tym samym zmuszę ich do odwrotu, czy cokolwiek, ich jakoś zmuszę. Stąd weźmiemy sobie oddziały... Ja też bym coś wysłał, ale... No nie dojdzie w turę. Co wy macie w ogóle, tak, by the way? Wy macie, no właśnie, panie Ertugrulu, panie Ertugrulu, ja pana witam. Ja pana chcę serdecznie zmasakrować. No skurczę! Fuck off, man! No nie wyszło niestety. Dobra, ile masz oczek? Masz oczek tyle. Ja bym chciał, żebyś miał oczek więcej. Przecież tak ci raz awansuje oczko, to od razu lecisz na wschód. I oczko ci awansowało. Pokaż, masz 9. Dobra, lecisz na Ertugrula. Jak tam temu nie wyszło, to tobie wyjdzie. Zaś co tam znowu nam tu płynie? Popie. Pieprzej stąd, gości. No nie mam do ciebie cierpliwości naprawdę. Zmywaj się! Nasz admirał Andrę cię wyrżnie. Dzień dobry. Jakie dość... O Jezu, jakie doświadczenie. Ja to w ogóle wygram, czy nie? Dobra, wygrana, to jeden zatopiłem. Zrobimy sobie teraz tego. No i super, no i do piachu, więc wszyscy do Damiet, do tego miejsca. Tutaj wy na razie czekacie, wy załóżmy... No właśnie, bo jeśli Bizancjum tą armię umieści na morze, to ja ich zdradzę, ich napadnę. Dlatego, że jak to pójdzie na mnie, to nie mam jak się wybronić. To będzie brutalne z mojej strony i takie no, leciutko skurwysyńskie, ale myślę, że opłacalne i to bardzo. Dobra, powoli będę też kasował te oddziały tych syfów, wiecie, bo muszę lekko swój skarbiec poprawić. Jeszcze nie tak bardzo hardkowo, ale trochę będę ich tam kasował, są mi zbędni jak na razie. No i dobra, wy możecie udać się, nie wiem, stójcie gdzie stoicie. Papieże, już chciałbym powiedzieć, nie żyje papież, niech żyje papież. Jerozolima 23, jak to powiedział niejaki chyba... Przynajmniej tak było w serialu Nightfall Templariusza na Netflixie. Nie wiem, czy to jest zgodne z historią, ale tamten ziomek Denogarec, który był odpowiedzialny za śmierć ostatniego mistrza Templariuszy, właśnie powiedział ten tekścik. Nie żyje papież, niech żyje papież. No właśnie. Ale nie wiem, czy to nie jest wzięte, załóżmy, z nie żyje król, niech żyje król. Bo właśnie też powiedział potem niech żyje król, znaczy nie żyje król, niech żyje król. Jak zdradził ostatecznie... Ale dobra, sorry za spoiler. Sorry, nic dalej nie mówię. Żeby nie było. No, panie generale polski, proszę się do Bagdadu wycofać i się w tej twierdzy okopać, bo oni raczej tego nie utrzymają. Nie, to jest zbyt dużo Turków, chyba że... Chociaż w sumie to nie jest Divine Conquer, to nie jest wymagana kultura do werbunku, ale niefortunnie jest to miasto. Jako, że to jest miasto, to najlepszych jednostek wyrobować nie będą mogli. No właśnie, no i tu jest problem. I tu jest niemały problem. No i co zrobią Chorazmijczycy? To mnie najbardziej na świecie ciekawi. Nic mnie tak nie ciekawi, jak właśnie to. Oj, nic.
Byłby ja, jak teraz załóżmy Mosul by upadł na rzecz chorzmiczyków. To byłoby mistrzostwo świata. A wy krzyżowcy, co żeście tak stanęli, żeby nie było, że oni weszli w ten obszar miasta i ich to zablokowało, ale chyba to jest tylko tymczasowe, to nie jest tak permanentne. Nie, to idą dalej, tylko się tak będą blokowali nawzajem. To mi zawsze w mediwalu rozbrajało, takie ruchy komputera. Bizancy idzie na południe, czy też cesarstwo wschodniorzymskie. Tak mówiąc bardziej honorowo, żeby wiecie się, nie myśleli, że jesteś Bizantyjczycy, nie? My jesteśmy Rzymianami, prawdziwymi. Roma Invicta, prawda, w końcu. Roma Invicta. Anatolia to jest mega ciekawy region. Dobra, Edessa, w Edessa gildia sprzedawców koni. A wiecie co, w Edessie ma zarąbisty werbunek. No to powiem wam, że ja bardzo chętnie, tylko... niby na plus. Oj, szkoda. Raz to się pogorszył jeszcze. Dobra, takie rzeczy. W Cezarei swoje handlerzy. No dużo werbuje, ale też dużo buduje nowych rzeczy. Zatem to... Oj, skąd nam zginął? Członek rodziny? Ksiądz. Gdzie? W Tartosie. Oj. No niestety, zdarza się każdemu. I Kerak się w końcu rozbudowuje. To od razu bierzemy ulepszanie, bez czekania. Raport końca tury wiemy. No i ten Luxor. Luxor, dwie tury. Wiecie co? Zobaczę, czy to już przejdzie na automacie. Bo już mi się nie chce tego nawet ten... Nie, no zjadę, nie będę tego w ten sposób. Wiecie, no chodziło tylko o czas, oszczędność. Nawet grając ręcznie bym to wygrał, ale zdobędę to głodem. Nie chcę się tego nawet prowadzić, jak miałem być szczery. Już takie leciutkie lenistwo, już ten Egipt mnie zmęczył. Lubię toczyć bitwy dalej w mediwalu, ale nie z Egiptem. Błagam, nie z Egiptem, z każdym, ale nie z Egiptem. I wy poszliście tam. Dobra, no i bardzo dobrze, nie zagrażajcie mi. Czy znowu coś mi blokuje port? Co znowu? O, jest galeria nieszczęsna. To dośle wsparcie z północy. No i dobra, dwa zatopione, świetnie. Kiedy fuck out. Tutaj widzę, że mamy admirała jednego, to nie, no to ja w takim razie dam cię tutaj. Okej. No. I wracamy. Bizancjum, oj. No korci ich napaść. Jak tam moje relacje? Proszę mi to pokazać, co ja je widzę. No nie widzę. Korci, ale nie, no już nie będę taki, już taki nie będę. Mam już duże siły, mogę się śmiało wybronić. I widzę, że co tu się wydarzyło, żeby jakaś zasada. Nie, wycofali się. No to jestem w stanie w tej turze odbić Jerozolimę. No i to myślę, że zamierzam bez dwóch zdań uczynić, co wy na to. I nawet może sobie zagram bitewkę. Chociaż w sumie dałbym to na automacie, bo... Kurde, dużo było bardzo bitwy, mamy dopiero turę 60, a to jest odcinek chyba 19 i chciałbym to troszeczkę ruszyć dalej do przodu. I tego oczywiście nie będę plądrował, to jest moja dawna stolica. Dałem mi tu przenieść stolicę ponownie. Gdzie to jest? Halo. Wyznacz tę osadę? Tak, to doskonale. Mamy siedzibę władcy, minus 5 koła? Poważnie? No, ale nasz doch, a bo to kosztuje przecież. Tylko to nie było napisane, zapomniałem o tym. Ale się powinno wszystko w miarę tam załagodzić. Strażnicę miejską budowaliście. Co my tu mamy? Ale grobu pańskiego nie ruszyli. Chociaż da się go zniszczyć. Ale nie ruszyli, zobaczcie, z honorowi. Świetnie, no to zasejwiacz. Pytanie, co zrobię dalej? No Damaszek jest w miarę dobrze broniony. Adana jest tam całkiem okej. Całkiem to jest dobra sprawa. Wysyłamy piechotę ciężką do koni, bo i tak tu nie są darmowi. Tu niech zostanie jak jest. Czy ja was... Nie, teraz na pewno nie mogę, ale pokazuję, że mam bardzo dużo kasy. Musimy z tego skorzystać. I na pewno zabójcą, mój ten nowy przyjaciel złoty. Gdzie ty jesteś? A tu, na moście. Czy tu nie ma wrogich kupców? No nie widzę żadnych, są tylko nasi. No to w takim razie zasuwamy gdzieś do kupca. Możemy tego bizantyjskiego skasować przy okazji i zatopić mi tą hołotę. Wypad! No. Won. I zacznę, czy tu przed nim niczego już nie ma więcej. Czego nie muszę zatopić. Potem, jeśli nie ma, no to oczywiście usunę tą flotylę. Dobra, czy jestem w stanie... Nie, teraz kasy nie mam. To nie jestem w stanie niczego zrobić fajnego. Chyba, że dyplomaci, co idą do Europy. No właśnie. Co my tu mamy? Uuu, czy to jest heretyk? Nie, to jest wenecki biskup. Myślę, że to jest heretyk jakiś. Cesarski antypapież. Jak wygląda w ogóle. Nieźle. Lecimy sobie do Wenecji, panowie. Może jednak... Może rozejm, co wy na to? Bo ta wojna jest bezsensowna, chłopie. Co, nie przejdzie? No nie przejdzie. Odrzucona zdecydowanie. Dobra, a biskup Kremanszach, tu jest wszystko w miarę tam cacy. No, szybko to nawracają, bardzo szybko. No i ty chłopcze, ja bym chciał, żebyś ty na razie śledził chorzmiczyków. Szpieg w Kuwejcie, uda mi się pod Basrę, pod miasto Basra. A, jesteś już w Basrze, ty jesteś tutaj, ty w Bityni, Mezopotamia, Bagdad. O właśnie, no i czy to jest oblegane? Chyba nie.
Więc dyplomata. Mamy Waldemara z Lubnowa. Witaj, Waldemarze. Dam ci mapę i dostęp wojskowy. Proszę, sojusz. Odrzucona. O, tu cham jeden. Nie, to nie może chociaż mapa. Niezainteresowany. Jaki, kurczę, takie kutasisko niesympatyczne z niego jest. No i tak, i tak. No i Jerozolima odzyskana. Nie trwało to długo. Naprawdę. W miarę super rzecz. I tu mamy te wojska. I pytanie, co z tymi wojskami robimy teraz. Na razie niech zostaną. Poczekam, aż się sytuacja z charyzmistyczkami w miarę tam ogarnie. Bo oni wcale nie będą chcieli mnie atakować, tak mi się wydaje. Potem zdobędziemy Luxor zrezygnuje z jednostek milicyjnych i będę tworzył tylko i wyłącznie armie doborowe. Taki jest właśnie plan, żeby ta kampania już zrobiła się poważniejsza, a nie w końcu używanie tych chłopów i jedynie dobrej jazdy. Nie, ja chcę używać, żeby wszystkie moje jednostki były dobre. Dobra, gildia hodowców koni w Edessie. Co mi tej kasy tak mało przybywa? Coś to jest leciutko zakłamane, mam wrażenie. Albo kolejka budowy była jakaś duża. No i bierzemy, bo tu na pewno dużo jazdy werbuje. Koniec duńskiej dynastii. Założono Ligę Hanzatycką. A ciekawe, czy to faktycznie jest też... Czy to jest tylko historyczna informacja, czy też coś tu powstało? Raport relacyjny. Kardonominowany jerozolimski. Świetnie. W Cezarei wojska. Budowa. Dobre wieści rodowe. Trochę powiem wam... O, one są największą frakcją. Trochę mi cierpi na leciutki deficyt generałów. Ale odkryję sobie, słuchajcie, mapę, zobaczę, co tu się w ogóle... na zbliżeniu, żeby nie spoilerować reszty. Co tu się dzieje ciekawego? Togglefov, pokaż mi się. I norweskie duże miasto jest oblegane przez Anglię. Wow, o miasto należące chyba domyślnie do cesarstwa, czy też będące zbuntowaną osadą, biją się Norwedzy i Anglicy. No, tego jeszcze nie grali. Okej, okay, tutaj cesarstwo. No całkiem się trzyma. Ale ten, powiem wam, ten Wiedeń, to no, Pragę zdobyli Polacy. Od Wiednia odstąpili. W Bulat Steel jest dużo bardziej rozwinięta mapa na północy i mamy też frakcję Szwecję i jest tu więcej osad. To jest świetne, z tego co kojarzę. Jestem wręcz psychowanem Bulat Steela. Czekam na tego moda jak na, nie wiem, kurczę, na jakąś podwyżkę. Czy na coś takiego. Wiesz, polskie nie pracuje, to wiecie. Dobra, kasy mam tyle. Fajnie, was już nie chcę, sorry, winę tu jesteś zbyt słaby. Połączmy sobie wszystkie jak mogę. Zawodowych wywalamy, tych panów wywalamy. Nie ma co już z nich korzystać. No i sobie zacznijmy przetrenować te wojska, jakie poniosły niemałe straty, dając im jednocześnie lepsze pancerze. Chociaż nie, może z tym poczekajmy. Słuchajcie, wstrzymajmy się. Najpierw tutaj poproszę... Tak, zabójca w tym miejscu... Mogę gdzieś dalej? Załóżmy... Tu mogę zabójcę. Kupca bym chciał, załóżmy, w koni. Świetnie. No i czy chcę kolejnych kapłanów werbować? W zasadzie to mogę, mógłbym, bez czekania, bo to nie ma co czekać. No to bierzemy tutaj, robimy na razie. W jednym miejscu. Wojsko będę robił potem. Pokaż mi teraz znowu mu się te zabójco. Ty jesteś tu i skasuj tego nieszczęśnika. Wypata. Greku jeden, parszywy. To są moje tereny handlowe prywatne, mam na nie licencję. Następnie dyplomata Kardenis, ty stoisz u Bizancjum, ty u Wenecjanie nie chcą handlu. No to w takim razie lecimy do państwa węgierskiego. Oczywiście, tam na północ. Muszę jakiegoś moda poszukać, żeby mi blokował tą listę, żeby to się tak nie blokowało jak teraz, bo mnie to tak wpienia, kiedy mi się to resetuje ta lista. Bardzo muszę to znowu potem cofać, szukać, na którym skończyłem. No nie lubię tego bardzo, nie lubię tego. Mezopotamia, Polacy nie chcą handlu, Nizia Węgierska, a czy ja jeszcze nie mam jakiegoś kupca, który by nic nie robił? Mam, w koni. No to przecież złoty, zajmij się jedwabiem od razu, bo dużo kasy generuje. Kolejny kupiec na Batejczycy. Idziesz, no to jest gównianym kupcem. Nie, no niewolnicy. Tutaj może handluj czy coś. I możemy w takiej sytuacji turę chyba sobie zakończyć. Dobra, Damietta jest okej, okay, to jest okej, okay, to upadnie za jedną turę. No, patrzcie, dużo ich niby jest, ale są już tak pobijani, że zagramy to się na wyjdą. Zagramy, żeby już to przypieczętować tak honorowo. I tutaj proponuję kliknąć przycisk M magiczny. Beduńska piechota, ile wy kosztujecie? 200, są drodzy. Wiecie co, nie będę już z nich korzystał. Zacznijmy się pozbywać tych zbędnych jednostek, z których na 100% nie będę korzystał. Bo są zbyt drodzy, zbyt słabi. Wolę użyć już tych swoich normalnych, jak oni się nazywali. No, że tak powiem, zakonnych. One są o wiele lepsze. Tu też poproszę bez żadnej milicji. Reszta jest na w miarę, no, a nawet was też wywalę. Pieniążki, rozwijamy gospodarkę, musi tak być. A w Antiochii mamy tą jazdę,
I to już nawet jestem w stanie przetrenować, świetnie. Nawet poproszę, mogę kolejnego kupca, to zrób mi kupca od razu. No i super, możemy chyba turę już zakończyć. To mam też dużo tej milicji w Aleppo. Powinny być darmowe, ale do tego muszę wybudować zapewne straż miejska. No bo tutaj mam w ogóle jakiś slot, no mam dwie jednostki. No to proponuję pójść w to, żeby no to oddział był tańszy i tyle. Cała reszta jest, myślę, że całkiem okej. Okay. Kończymy turę i poddali się. I oczywiście, drodzy Państwo, ja to eksterminuję. Koniec kalifatu, wreszcie. Ileż można? Co prawda minęło dopiero 61 tur, ale odcinków... To jest odcinek 18? Nie, to jest 19 już odcinek. No dużo odcinków minęło. Mam ochotę na taki spokojniejszy gameplay, na takie zajmowanie się zarządzaniem, przygotowywanie armii, żeby też na tym pomyśleć. Ekspansja nie jest wszystkim. Liczy się dobre podejście do gry i mam nadzieję, że niezależnie od tego, czy toczymy wojny, czy jest ciężko, czy łatwo, jeśli się to otoczy dobrym komentarzem i w miarę takim przemyślanym stylem gry, to się to będzie w miarę przyjemnie oglądać. Bo mi się gra fenomenalnie. Damaszek 5 koła zarabia. Damaszek mógł być naszą stolicą. Nie wiem, czy nie przeniosę później. Znaczy, nie. Znaczy, w sumie Damaszek mógłby teoretycznie być, bo jest bliżej tej Anatolii, z jednej strony. No. W Luxor, Gildia Hodowców Koni... Ile kasy mamy? Król Aragoni nie żyje, znowu. Koniec kastyjskiej dynastii, raport budowy. Alakaba, no to teraz się zaszalejmy troszkę z budynkami, troszeczkę zaszalejemy. Dobra, Alakaba się zrobiła, co to się zrobi jeszcze raz? A konstruktor baliz, dobra, w Jerozolimie się to naprawiło, no to co, no to wracać mi z tym kościółkiem szybko. Bierzemy ciebie, bierzemy tak, fajosko. Radcy połączone z papiestwem, frakcje przywrócone do łask, no i cała masa rzeczy. W Edessie oczywiście mamy biskupa, zasuwasz. O, słuchajcie, to wiecie co, wydaje mi się, że to zarządzanie sobie już zostawimy na odcinek jutrzejszy. Dlatego, że tu jest dużo ciekawych elementów i przekroczony wiek rozrodczy. Oj. No i zazdroszczę, i kalifat Fatemidów został zniszczony. Pokaż mi teraz ten Luxor, co wy to w ogóle macie? Mam dostęp do najlepszych jednostek, coś ciekawe. No ale tak, łączymy się. Was zostawiam, jesteście darmowi, was na pewno nie chcę. Żadnej tam milicji, żadnych tam sudańskich wojów. Kasujemy. Ja mam dwóch generałów, no to jeden leci na pewno na południe, budować wieżyczki. To może też pójść, zobaczcie, dalej na zachód i też coś tam sobie postawić, no to ty idziesz tam. Czy ten przyjaciel może pójść, czy nie? Może. I on mi postawi coś na wybrzeżu. Świetnie. Potem na tym wybrzeżu jeszcze niżej. Doskonale. I to jest dobre miejsce, żeby zrobić w nim drogi. No, mam też zobaczyć kopalnię, ale ja zrobię tutaj dróżki na 100%. No i drodzy Państwo, no co mogę powiedzieć? Lajkujcie, komentujcie, subskrybujcie, wpadnijcie na Facebooka i Discorda. Z mojej strony tyle. Kolejny odcinek będzie ciekawy, bo zajmiemy się szeroko pojętym zarządzaniem. A tymczasem z mojej strony tyle, trzymajcie się, cześć i do następnego, hej!